pół roku temu podjąłem decyzję o najtrudniejszym przejściu górskim w moim życiu. Kuźnice, Rysy, Kuźnice, zimą. Jednak zamiast się przygotowywać... I tak właśnie oto kilka miesięcy przepadło. Jest połowa stycznia, właśnie skończyłem kwarantannę i szczerze, no nie wiem, czy będę w stanie zrealizować to wyzwanie. Pora zacząć realne przygotowania na miesiąc przed planowanym przejściem. Po pierwsze góry, a dokładniej Kościelec, Świnica, Zadni Granat, Giewont, Kopa Kondracka, Szpiglas po raz pierwszy oraz Szpiglas po raz drugi. Po drugie bieganie, czyli kilka kilometrów dziennie dla utrzymania formy. A przy okazji siłownia. Zimne prysznice oraz morsowanie. I to po raz pierwszy w życiu. Teraz to już chyba jestem właściwie przygotowany, a więc w końcu nadszedł ten moment. Kuźnice, godzina 2:15, no jest duża ekscytacja i kierunek hala gąsienicowa. Właśnie jestem po pierwszym kilometrze i jak sobie uświadomię, że jeszcze 49, to chyba lepiej o tym nie myśleć. Całą wyprawę podzieliłem na 6 etapów. Przed wami pierwszy etap, czyli Kuźnice Zawrat. Jest to część najkrótsza, ponieważ całą tą długość przeszedłem po ciemku. Ważna jest tutaj godzina 5:50, bo od tej godziny właśnie zacznie się dzień. Czarny staw gąsienicowy, godzina 3:30. Dużo widać. Godzina 4:23. Melduję się na Zawracie. Planowałem być tutaj o wschodzie słońca, natomiast no, wyrobiłem się trochę przed, więc najprawdopodobniej wschód słońca zostanie mnie gdzieś w dolinie pięciu stawów. Kierunek Szpiglasowy, wierch. Czas na etap drugi, czyli Zawrat Szpiglasowy, wierch. Już powoli zbliżam się do wschodu słońca, więc bardzo się z tego cieszę, ponieważ i wy, i ja będziemy coś wspólnie widzieli. Dolina pięciu stawów osiągnięta, a więc teraz już za dnia. Pora na Szpiglasowy wierch. Jeszcze jest spoko. Jeszcze tego zmęczenia nie czuję. Jeszcze. Jest dolina, a w zasadzie schronisko w Dolinie pięciu stawów. Mamy godzinę 5:22. Uwielbiam trudne wyzwania. I nie chodzi tutaj o pobijanie rekordów, bo i tak zawsze ktoś choć trochę lepszy od nas się znajdzie. Chodzi o zmierzenie się z własnym organizmem, sprawdzeniem swojej wytrzymałości. Trenuje to niezwykle naszą siłę charakteru. Organizm pracuje wtedy na najwyższych obrotach i bezpośrednio pokazuje nam, na ile możemy sobie pozwolić. Jestem no prawie na 2000 metrów. Mam powoli wschód słońca, więc bardzo się cieszę, bo jest trochę zimno i zaczyna się piękny, piękny dzień. No już aż tak żwawo nie idę jak na Zawrat, natomiast jeszcze jest ok, jeszcze tego zmęczenia aż tak dużego nie ma. Trasa składa się z pięciu charakterystycznych punktów. Zawrat, Szpiglas, Rysy, Szpiglas oraz Zawrat. Łącznie 5 razy będę wchodził na wysokość powyżej 2000 metrów, żeby po chwili zaraz znaleźć się w samej dolinie i rozpocząć zabawę od samego początku. Brzmi ciekawie, brzmi ekscytująco, czyli tak jak ma być. Nie ma, że boli, lecimy! Jestem już praktycznie pod łańcuchami w drodze na Szpiglasową Przełęcz. Więc ubieram teraz kask i raki i za chwilę się tam melduję. Jak śmietana. Były trzy kluczowe kwestie, które decydowały o tym, czy w ogóle podejmę próbę przejścia tej trasy. Po pierwsze, zagrożenie lawinowe. Ze względu na to, że głównym celem są Rysy, to drugi stopień zagrożenia lawinowego jest stopniem maksymalnym. Przy trójce o wszystkim mógłbym zapomnieć. Jest 6:30, Szpiglasowa Przełęcz, jest tak zimno jeszcze, a jeszcze te słońce aż tak nie wyszło, ale już się pojawiło, już jest za mną, więc super. Wskoczę tylko na
szpiglasowy wierch i stamtąd zdam relację. Godzina 6:30, melduję się na szpiglasowym wierchu. O tej godzinie według planu miałem schodzić z zawratu, także czas jest dobry, ale kluczowe będzie to podejście na rysy. Jakie ja tam będę miał tempo, no zobaczę, jak będzie zmęczenie. Na razie jest ok. Trochę już czuć, ale idzie. Lecimy dalej. Teraz etap trzeci, czyli szpiglasowy wierch, rysy. Szpiglas osiągnięty, jest super czas. Przede mną teraz część jednak taka najbardziej weryfikująca, czyli te zejście ze szpiglasa oraz wejście na rysy. Z racji tego, że do przejścia dzisiaj mam dosyć spory kawałek, to muszę ściągnąć raki, żeby za bardzo stóp nie męczyć. Znaczy muszę, no tutaj już jest taki teren, jest autostrada, także jest fajny śnieg, kompletnie raków nie potrzeba, także zdejmuję je i pewnie założę przed atakiem szczytowym na rysy. Jeden. I drugi rak. Po drugie, pewność, że wszystkie trasy na mojej drodze są przetarte. To jest ważny i taki typowo zimowy punkt. Latem w ogóle bym się tym nie przejmował, bo wszędzie jest trawa albo kamienie. Jednak, aby wszystko poszło sprawnie zimą, to musiałem mieć tą pewność, że każdy odcinek, bezwzględnie każdy, jest przetorowany. Z pomocą przyszły mi grupy na Facebooku, gdzie mogłem sprawdzić, gdzie wy byliście i jak wygląda aktualne podejście na daną górę lub przełęcz. Próbowałem złapać cień, żeby się nie smarować, natomiast za bardzo mi on ucieka, więc wkraczam w tryb biały. Dobra, chyba jest dobrze. Nie mam pojęcia, czy jestem dobrze rozsmarowany, zobaczcie sami. Dobra, lecimy dalej, lecimy jak na razie w dół. Po trzecie, czyli pewność co do pogody. Choć słowo pewność może nie jest tutaj najlepsze, bo jest to jedna z bardziej zmiennych kwestii w górach. Jednak całe to przejście ma miejsce 20 marca roku 2022, czyli w ostatni dzień astronomicznej zimy. Załapałem się na to idealnie, ponieważ jest to jeszcze pełnoprawne przejście zimowe, ale to i właśnie wtedy dzień jest najdłuższy, bo wynosi on około 12 godzin. Wiedziałem, że niemalże przez ostatnie 2 tygodnie było rewelacyjne okienko pogodowe w Tatrach, co się w marcu rzadko zdarza, i na ten dzień również prognozy były rewelacyjne. Wiatr do 20 km na godzinę jak na razie się całkowicie sprawdzał. Dzień dobry bardzo, tym razem morskie oko, 7:35. Czas jest bardzo, bardzo fajny. Jest super. No teraz tak jak już mówiłem, kluczowe podejście będzie. Ale jestem dobrej myśli i popatrzcie tylko na tą pogodę. A jeżeli chodzi o temperaturę, no to była zima, więc było też zimno. U góry około minus 10 stopni w cieniu, ale jak już słońce wyszło, to tylko lekki mróz. Tego dnia pogoda zdecydowanie sprzyjała. Rozpoczynam podejście na czarny staw, ale tym razem czarny staw pod rysami. Podkreślę tutaj bardzo ciekawą rzecz, która mi osobiście bardzo pomogła. Przez całą moją wyprawę nie mówiłem sobie, że idę na rysy, a potem do kuźnic. Starałem się wmówić sobie, że idę tylko na zawrat, tylko na szpiglas, a potem, że tylko na rysy i że schodzę, tak jak wszyscy, do Palenicy Białczańskiej. Bardzo mi to pomogło, bo głowa za każdym razem myślała, że to już koniec, że teraz będzie już tylko z górki. To dlatego pierwszy raz na filmie wspomniałem, że idę na rysy dopiero na szpiglasowym wierchu. O, 8:10, czarny staw gąsienicowy, będzie odpoczynek. Ten odpoczynek się zdecydowanie przyda. Czarny staw gąsienicowy. Myślę, że byłoby mi dużo trudniej pokonać tę odległość, mając w głowie tylko rysy, a potem tylko kuźnice. To właśnie dzięki tym małym krokom, pozornie tym małym odległościom, oszukiwałem swój umysł i mogłem pozwolić sobie na sprawniejsze przejścia pomiędzy poszczególnymi wierzchołkami. Bułka wskakuje. Że też musiałem sobie wybrać taką drogę, w której jest tak mało słońca. Bułkę zjadłem, ubrałem się
i dalej jest zimno. Jeszcze w dodatku nagrywanie latem, a nagrywanie zimą to dwie różne rzeczy. Po co ja to robię? O ja cię. I na rysy znaczna większość turystów jest dużo dalej, także muszę ich nadgonić, a następnie dotrzymywać tempa. Jest coraz ciężej, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dodatkowym źródłem motywacji dla mnie byli ludzie. Turyści, którzy wybrali się tego dnia na przykład na rysy, mam na myśli tylko na jeden tatrzański szczyt, mają znacznie lepsze tempo ode mnie. Oznacza to, że stanowią dla mnie swego rodzaju motywację, ponieważ jeżeli oni idą, to co, ja nie dam rady. Trzeba jakoś w końcu dotrzymać przynajmniej tego średniego tempa i dalej piąć się w górę, bez poddawania się. To bardzo sprawdza się w końcowych etapach wędrówki. Na początku jest zawsze okej. Jest energia, są chęci. Dopiero właśnie coraz dalej robi się coraz trudniej, ale też coraz ciekawiej. Jak oceniam moją kondycję? Jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej, ale no gdzieś tam 400 metrów w pionie to już nie aż tak dużo. Celem nie jest sam szczyt, sam wierzchołek, lecz cała przebyta droga w jego kierunku. Jest już rysa i szczerze, no to jest naprawdę dzisiaj autostrada na szczyt. To właśnie w trakcie drogi wejściowej doświadczamy różnych emocji, widzimy, ile już przeszliśmy, a ile jeszcze jest przed nami. To podczas drogi w górę widzimy, jakie jest nasze obecne tempo, co możemy poprawić, a w czym już jesteśmy dobrzy. Sam wierzchołek jest tylko i wyłącznie wisienką na torcie. Pokazuje on, że to zrobiliśmy, że zmęczenie i trudności zostały wynagrodzone. Jednak, żeby poznać zakończenie wędrówki, najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok, on jest najważniejszy, i wyruszyć w nią. Wyruszyć, bo to właśnie wtedy zaczyna się spełnianie marzeń. Nie od zdobycia szczytu, ale od pierwszego małego kroku. Jest słońce! Jest! W końcu! W końcu będzie cieplej! O, ostatnie 50 metrów w pionie jestem na tej słynnej przełączce pod rysami. I po 8 godzinach i 30 minutach spełniłem swoje, no, jedno z największych tatrzańskich wyzwań. Guźnice rysy padły, że tak powiem, łupem, brzydko mówiąc. No ale taka prawda, że dopiero teraz się zacznie prawdziwy sprawdzian wytrzymałościowy dla organizmu, bo powrót na pewno nie będzie należał do łatwych, także będę tutaj chwilę, jest pięknie, nie ma w ogóle wiatru, no innej pogody na taką trasę nie mogłem sobie wymarzyć. Jest wszystko przetarte, jest pięknie. Jestem już bardzo zmęczony, a będę jeszcze bardziej. Także będzie jeszcze grubo i pięknie. Rysy, 2500 metrów. Najwyższy szczyt Polski. Godzina 11 na szczycie, byłem 15 minut i rozpoczynam zejście, bo jeszcze długa droga przede mną. Prawdziwy sprawdzian dla wytrzymałości organizmu tak naprawdę zaczyna się dokładnie teraz. Przed nami etap czwarty, czyli rysy, szpiglasowy wierch. Teraz na zejściu z rysów po raz pierwszy zaczęły mi drgać mięśnie w udach, a to jest oznaką już bardzo dużego zmęczenia, a przede mną jeszcze drugie tyle. Na zejściu, poza tym, że zaczyna mi jedno udo wibrować, no to jest okej. No zmęczenie jest, nie ma co ukrywać, ale... jest fajny czas. Słowo porażka nie może istnieć. Jakiekolwiek wątpliwości powinno się zostawić na dole, co do tego, czy nam się uda. Tam u góry liczy się już tylko i wyłącznie własny organizm, poświęcenie i wytrwałość właśnie w drodze do tego upragnionego celu. Jednak fajnie się mówi, a co jak nadejdzie ten kryzys? No właśnie, stawiając przed sobą trudny cel, trudne wyzwanie, można być pewnym, że kryzysy się pojawią. Czasami może być ich bardzo dużo. Kryzysy to momenty zwątpienia po prostu. W swoją siłę, w swoje umiejętności. To właśnie tego typu chwile są najbardziej decydujące. Z jednej strony można się w każdym momencie wycofać i w sumie no to by nic się nie stało. Ale z drugiej strony zawsze można bardziej zaryzykować i iść dalej.
to podczas właśnie kryzysów najbardziej uwydatnia się nasza siła charakteru. Gdy postanowimy się nie poddawać, ale iść dalej, to nasz organizm widzi, że nie ma czegoś takiego jak możliwość w ogóle poddania się czy porażka. Jest dylemat. W sumie mógłbym zjeść teraz szarlotkę, na którą mam smaka, ale z drugiej strony zasiedzę się i nie będę miał wstać. Co tu zrobić? Jednak jak widzicie, no nie umiałem się powstrzymać. To było dobre, chyba tego mi było trzeba, taka lekka regeneracja i teraz mam nadzieję, że w pełni sił wejdę na szpiglasowy wierch. Gdy nadchodzą trudne momenty, to nadchodzą one nie po to, abyśmy zrezygnowali i się wycofali, ale po to, aby nas wzmocnić, aby wejść stopień wyżej i stać się jeszcze lepszymi ludźmi w danej dziedzinie. Powoli rozpoczyna się walka pomiędzy zmęczeniem a wydolnością organizmu. No. Tak naprawdę kryzysy są esencją tego, co możemy spotkać w górach. Najtrudniejsze momenty prowadzą do najpiękniejszych wspomnień. Oznacza to, że im trudniej, tym tak naprawdę lepiej dla nas i dla naszego organizmu. Kto tu taką górkę wymyślił? Nie wiem. Nie wiem. O, jacie. To również ma drugą stronę medalu. Jesteśmy w górach, a jest to szczególne otoczenie. Czasami z powodów niezależnych od nas, na przykład pogoda, musimy podjąć decyzję o odwrocie. I absolutnie nie ma się czego tutaj wstydzić. Gdy przed nami czyha bezpośrednie zagrożenie życia, to w wielu, wielu przypadkach warto odpuścić. Jest to swego rodzaju sztuką, bo nie każdy tak umie. Góry zawsze stały i stać będą, więc jeżeli nie teraz, to za miesiąc, za rok, nadal będziemy mogli spróbować osiągnąć zamierzony cel, zamierzone wyzwanie. Ze względu na to, że chcę zdążyć z zachodem słońca do zawratu, to odpuszczam szpiglasowy wierch, wchodzę tylko na przełęcz i schodzę do piątki i na zawrot. Jezu, jak ja jestem zmęczony. Ojejku. Góry nigdy przed nami nie uciekną, będą tam jeszcze długo, długo po nas. Mój stan organizmu wtedy oceniam na totalne, ekstremalne zmęczenie. Po pierwsze to brakowało mi wody, a po drugie no to doszło do tego zmęczenie po całym dniu wędrówki. Także tak naprawdę no to ledwo co wczołgałem się na tą szpiglasową przełęcz. Już nie mam siły o niczym mówić. Już jest duże, bardzo duże zmęczenie. Ale jestem pozytywnej myśli. Dzięki temu, co ja mówię. Cieszę się, że zawrat to będzie moje ostatnie podejście, ostatnia powiedzmy góra, tak? Na dziś. A tak wygląda szczęście, gdy kupiło się tą wodę w schronisku. Jeżeli by to porównać do mojej wyprawy, no to ja podczas tej wyprawy nie miałem bezpośredniego zagrożenia życia. Śnieg jest twardy jak beton, na wszystkie szczyty jest wytorowana ścieżka, tak zwana autostrada, a pogoda tylko i wyłącznie zachęca do dalszej wędrówki. Rzadko kiedy się to zdarza zimą, gdzie wiatry często są dużo silniejsze, często też trzeba torować. Ja miałem jednak fenomenalny warun i nie ma co do tego wątpliwości. W tym wypadku pozostało jedynie zmierzenie się z własnym ciałem oraz pomimo kilku kryzysów ciągłe parcie pod górę. Przede mną ostatnia, no prosta za chwilę na zawrot, 250 metrów pieni aktualnie pod przełęczą, także mogę chyba powiedzieć, że za chwilę tam będę, może trochę dłuższą chwilę, ale no. W trakcie podejścia na zawrot, o dziwo, to się bardzo zdziwiłem, że było jednak dużo lepiej. Wypiłem prawie litr wody oraz zjadłem bułkę i trochę tej energii powróciło. Na totalnych resztkach sił się pnę pod zawrat. No już, już blisko. Około 100 metrów w pionie i będzie upragniona przełęcz. Godzina 17:20. Czas wyprawy jak na razie 15 godzin 11 minut. Jestem na zawracie, aż nie umiem w to uwierzyć. Ciężko określić, co się teraz czuję. Ogromną radość, ale też zmęczenie. To na pewno. Nie wiem, co powiedzieć. Jest pięknie. Jestem pół godziny przed planowanym czasem, także super. Fajnie, teraz będę schodził do hali gąsienicowej. Za chwilę będzie zmrok. I zapraszam Was za chwilę na podsumowanie.
Teraz tylko pozostało ostatnie 9 km na czworaka do Kuźnic. Ta wyprawa zdecydowanie będzie należała do grona wypraw, po których byłem najbardziej zmęczony. O, ale już są Kuźnice. Przechodzimy teraz do krótkiego podsumowania, jakie dla Was przygotowałem. Czas trwania wyprawy 17 godzin i 40 minut. Jeżeli chodzi o przewyższenia, to 3780 metrów, a cała wyprawa pod względem długości liczyła 45 km. I była to druga największa odległość górska, jaką kiedykolwiek przemierzyłem podczas jednej wyprawy. Jeżeli chodzi o słowo końcowe, to podsumuję takie kilka kryzysów, które miałem właśnie podczas tej trasy. Pierwszy kryzys, taki trochę mniejszy na początek, spotkał mnie w drodze na Rysy. Właśnie podczas tej drogi Rysą tam już miałem tempo trochę wolniejsze niż wszyscy inni. Ale już wszedłem na te Rysy, tam było ok. Rozpocząłem zejście i tam już zaczęły mi na tym zejściu drgać mięśnie w udach, co było bardzo nieprzyjemne i myślałem, że to może potrwać, jeżeli to potrwa dłużej, no to nie będzie na pewno ciekawe doświadczenie. Następnie był Szpiglasowy Wierch, czyli ta długa, długa droga, ceprostrada do Szpiglasowego Wierchu i tam też skończyło mi się picie, a więc tam był największy kryzys i ledwo tam po prostu wszedłem. Już sobie odpuściłem nawet te wejście na Szpiglasowy Wierch, bo po prostu nie umiałem. Po prostu nie umiałem, a po drugie też chciałem zdążyć do zawratu wraz z nadejściem zachodu słońca. Także to jest to. Uzupełniłem na szczęście te braki wody po chwili w Dolinie Pięciu Stawów w Srońsku, a więc droga na zawrot już była naprawdę dużo, dużo lepsza. Już też widziałem, że ten czas jest dalej ok i że do tego zachodu słońca raczej na pewno zdążę. A więc wszedłem na zawrot lekko po godzinie 17, a później już długa, długa droga zejściowa i tak naprawdę tylko marzyłem na niej, żeby te Kuźnice w końcu się pojawiły. I pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie. Będą takie momenty, w których będzie niesamowicie ciężko lub okoliczności też wszystkie nie będą sprzyjać, lecz to właśnie wtedy ta wytrwałość organizmu, wytrwałość w głowie jest najważniejsza. A jeżeli chodzi o wycof ze względu na zły warun, to nie jest to poddanie się, tylko tak naprawdę wzmocnienie. Także to by było na tyle. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zachęcam do dyskusji w komentarzach i do zostawienia subskrypcji, lajka. I tak, jestem już dosyć zmęczony po dzisiejszym dniu, ponieważ nagrywam dla Was to zaraz dzień po wejściu, więc jeszcze mój organizm musi odpowiednio odreagować. I co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć!